Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, a w dzisiejszym materiale pierwsza recenzja na moim kanale Polybaga z LEGO Speed Champions i ogólnie pierwsza recenzja na tym kanale nowego Polybaga na oczywiście nową dekadę, czyli na rok 2021. Mamy tutaj zestaw o numerze katalogowym 30343, czyli McLaren Elvis? Chyba Elva, dobra, nieważne. McLaren Elva, tak więc ja jestem Leuszt Kamila i zapraszam Was do oglądania. Zestawik możecie nabyć za około 20 zł. Ja to zrobiłem za około 12 zł, a na razie nie będę Wam mówił gdzie, ponieważ jeszcze zaraz będziecie kręcić recenzję tego zestawu i już nie będę jedyny w Polsce, bo jeżeli dobrze mi wiadomo, to właśnie pierwszą nagrałem tą recenzję. Nagrałem ją o 24.01 dokładnie, czyli 0.01, ponieważ chcę być jutro jako pierwszy, jeżeli nikt mnie nie wyprzedzi, no bo zestaw, nie oszukujmy się, jest bardzo ciekawy, ponieważ no naprawdę jest bardzo mało zestawów polibagowych ze Speed Champions. Wyszedł jedynie jeden jeszcze z takim magazynem chyba, coś takiego, no ale sam zestaw no również moim zdaniem był taki troszkę przereklamowany. Ten akurat mi się podoba i chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał po złożeniu. Dobra, oczywiście tutaj opakowanko jak zwyczajne przy polibagu. Mamy folię i w sumie poza tym to chyba tyle. Napis McLaren, no i tutaj zdecydowanie to będą naklejki, bo tutaj nawet widać na opakowaniu. Tak więc pierwszy polibag w sumie chyba w moim życiu gdzieś spotykam z naklejkami. Chociaż w Shellu kiedyś był taki polibag, gdzie gości miał jakby nie nadrukowany trosik, tylko trzeba było tam nakleić naklejkę. To było bardzo dziwne. No i to był chyba mój pierwszy właśnie polibag z naklejkami. Ja tutaj właśnie kupiłem chyba sobie pierwszy polibag z naklejką, z naklejkami, jaki kiedykolwiek miałem, taki, który był w szerokiej dystrybucji. Dobra, oczywiście mam tutaj również logo Speed Champions. Nie oszukujmy się, że ta seria również nie zagościła na moim kanale jakoś tak bardzo mocno, ponieważ nie ma, właśnie nie ma jej tak dużego, na przykład Ninjago albo Star Wars. No Star Wars oczywiście ostatnio tak troszkę się na moim kanale, ale nieważne. Nie ma tutaj go tak dużo jak właśnie Ninjago na przykład, więc to akurat no fajnie, że wyszedł polibag, bo przynajmniej mogłam go pokazać. Z tyłu oczywiście nic odkrywczego, tutaj mamy właśnie czarne elementy. No i tutaj mnie właśnie dziwi, co to może być? Co tutaj jest? Czy naklejki zapakowane w taki specjalny sposób? Zaraz się tego przekonamy. Tak naprawdę to chciałem powiedzieć, że zaraz się o tym przekonamy, albo zaraz się tego dowiemy, więc troszkę mi nie wyszło, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, oczywiście sobie tutaj otwieramy sam polibarzek i zobaczymy, co tutaj mamy w środku. O co właśnie chodzi w tym, z tym pudełeczkiem, chcę zobaczyć jak najszybciej. Dobra, instrukcja jest osobna, więc zakładam, że tutaj właśnie będą naklejki w tym pudełeczku. Śmieszna i dziwna troszkę sprawa. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze jeden woreczek z elementami malutkimi, więc również chyba to mój pierwszy polibag, gdzie mamy jeszcze drugi woreczek. Plus oczywiście instrukcja, że tutaj mamy coś fajnego, no nie wydaje mi się. Zrobię Wam speedbuild, żeby nie było, ale no tutaj chyba nic ciekawego nie ma. No nie, żadnych reklam tutaj nie dostaniemy, ale całkiem duża ta instrukcja. No i dodatkowo tutaj mamy również to coś. Co to w ogóle będzie? No wydaje mi się właśnie naklejki, ale w dziwny sposób w ogóle zapakowane. No i moi drodzy, tak jest, to są naklejki. Widzicie to co ja? No co to w ogóle ma być? Troszkę wygląda jak taki pojemnik na jajka, ale taki miniaturkowy, bo tutaj widzicie jakieś takie otwory. Dobra, oczywiście elementy sobie zaraz rozsypiemy do końca i widzimy się na speedbuildzie. No jednak nie zrobiłem speedbuildu, ponieważ zacząłem go kręcić, no i później... No, pomyliłem, to są dwa elementy, jest to taki wstyd trochę, właśnie do takiego już dość, no, uzdolnionego pod względem budowy gościa jak ja, żeby Wam to pokazać, więc troszeczkę, no tak naprawdę, wydaje mi się, że nie byłoby to zbyt dobre. A poza tym też w sumie, no, nagrywać jeszcze raz ten sam speedbuild to troszeczkę kiepsko, więc wydaje mi się, że chyba lepiej dla Was, że tego nie widzieliście. No i w sumie też chyba lepiej dla Was, jeżeli kupujecie ten zestaw, bo w sumie będziecie mieli jeszcze większą frajdę podczas budowania, podczas go odkrywania, ponieważ tutaj naprawdę no, są bardzo fajne techniki użyte i bardzo mi się to podoba. No a jeżeli jednak chcecie zobaczyć ten speedbuild, nie chcecie kupować tego zestawu, tylko chcecie zobaczyć jak ktoś buduje, no to można sobie wyszukać na zagranicznych kanałach, tam już też pewnie ktoś coś takiego nagrał. Tak więc dobra, przyjrzymy się samemu zestawowi, bo moim zdaniem jest on genialny. Dlaczego znowu taki genialny? No bo w sumie kosztuje tylko 12 zł. No moi drodzy, dlatego, że bardzo mi się kojarzy on z serią LEGO Racers, którą miałem i kupowałem za dzieciaka, naprawdę tam dużo zestawików, w takich oto małych pudełkach. Szkoda, że to w sumie nie jest takim pudełku, ale no wydaje mi się, że LEGO by takich nie wprowadziło tego dla polibagów. No ale właśnie teraz zobaczcie sobie te zdjęcie, no myślę, że każdy z Was chciałby sobie kupić jeszcze raz taki sam zestaw, a przynajmniej moim marzeniem jest to, żeby sobie po prostu go kupić i jeszcze raz zasmakować tego pięknego pudełka. No i kilka nawet pudełek z tego LEGO Racers mam jeszcze u babci dziadka w sumie tam schowanych, więc... No naprawdę bardzo dobrze wspomniałam tą serię, cieplutko, no i dlatego też po prostu ten zestaw mi się bardzo spodobał.
Tutaj widzę, że się nie docisnąłem jednego klocka. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, naprawdę, no moim zdaniem jest po prostu świetnie. Zaczniemy sobie oczywiście od maski. Mam tutaj zastosowane takie elementy właśnie skośne, które tworzą no naprawdę piękny tutaj element. To naprawdę jest fajnie wyżłobione i wygląda faktycznie jak prawdziwe auto, tylko że oczywiście w mikro takiej skali. Dodatkowo te tutaj naklejki no troszeczkę gryzą w oczy, ale zlewają się z tym zestawem, jakby tak troszeczkę ich nie dostrzegamy. Dobrze, że tu nie ma jakichś naklejek na boku jeszcze i tam jakieś tam, wiecie, elementów na przykład rejestracji, coś w ten deseń, no bo tutaj by było przesadzone, a tak myślę, że jest całkiem okej. Dodatkowo tutaj oczywiście też logo McLarena. Tutaj mamy też taki czarny element, w sumie nie wiem, co to ma w ogóle symbolizować, ten tutaj czarny pasek. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wiecie. Dodatkowo tutaj mamy też taki oto element, przypuszczam, że jest to właśnie do kierownicy, do tego pojazdu. No i tutaj mamy też takie zaprowizorowane takie światełka. Mi się to bardzo podoba, ponieważ ja bardzo lubię mikroskalę. Ogólnie mikrofigurki, wszystko, co tak naprawdę się znajduje w tym mikroświecie, ja po prostu lubię. No i dlatego też mi się w sumie podoba ten zestaw. Poza tym, jeżeli chodzi o tył, tutaj mam również jakieś takie elementy, sam nie wiem coś, co to jest. W sumie chyba jakaś taka mała szybka, coś ten design. Nie wiem, też napiszcie w komentarzu. A z tyłu mamy bardzo ładnie tutaj wykonany właśnie element naszego tyłu. Troszkę tutaj gryzą w oczy te study. Ale i tak nie jest źle, tutaj bardzo mi się podoba te zaokrąglenie, jakby to bardzo fajny klimat tutaj robi. No i oczywiście z tych samych elementów są tutaj użyte klocki, jeszcze wam pokażę, żebyście nie mieli tutaj żadnych wątpliwości. Oczywiście to są takie jakby ćwiartki tego, wiecie, no, tego takiego płaskiego elementu. Pewnie już widzieliście ten klocek niejednokrotnie. On tutaj robi oczywiście za tylne światła, no a przednie tutaj są akurat zaprowizorowane tymi oto naklejkami. Od boku też jest ok, aczkolwiek tutaj troszkę mi się nie podoba ta dziura. Wydaje mi się, tak jest właśnie w oryginale. Muszę sobie porównać ten zestaw z oryginałem. Tutaj macie właśnie zdjęcie. No i a jeżeli tak właśnie jest w oryginale, to bardzo mi się to podoba w sumie. A od dołu nie ma się do tego przyczepić, bo właśnie tak całkiem jest w takich autkach właśnie małych z Lego, że od dołu mamy jakieś kolorowe elementy, na przykład zielone, żółte. W Lego City tak głównie jest, a tutaj mamy bardzo ładnie wyrównane na czarno. No i to po prostu wygląda świetnie. Dodatkowo jeszcze te felgi czarne. To teraz są już w sumie w Lego całkiem częste, ponieważ też występują w City, występowały w Ninjago, no ale tutaj bardzo fajny klimacik nam robią. Więc zestaw naprawdę, no moim zdaniem, gdyby oceniał zestawy, to zasługiwałby przynajmniej na jakąś dziewiątkę, albo jeszcze nawet trochę wyżej. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, jeżeli jesteście jakimiś fanami motoryzacji i na przykład nie lubicie Lego i chcecie mieć jakąś małą pamiątkę, macie ograniczony budżet, no to zdecydowanie polecam wam zestaw o numerze katalogowym 30343. Albo jeżeli po prostu lubicie tą serię, a nie chcecie w nią jakoś bardzo inwestować, troszkę wam się nie podobają te właśnie samochody w normalnej skali, tak na przykład mi. Chociaż lubię te samochody, no ale jednak ten oto mi się bardziej w sumie podoba niż te właśnie droższe. Chciałbym, żeby Lego wydawało jeszcze więcej takich małych samochodzików właśnie z Lego Speed Champions w Poli Baszka, albo takie zestawy malutkie. O Jezu, jakbym sobie zobaczył taki kartonik, mega maciupeńki, jakiś taki, zobaczcie, jakiś mniej więcej taki, o. To by było naprawdę świetnie, tam na przykład za dwie dyszki by był ten polibag. No ja naprawdę bym wtedy oczarowany, ale to i tak nie jest złe i sam ma konstrukcja, bardzo mi się spodobała. Elementy dodatkowe, tutaj mamy również takie oto przedstawione, właściwie to są elementy zapasowe oczywiście. Tak się mniej więcej prezentują, tutaj nic odkrywczego nie ma, w sumie nic takiego ciekawego, no ale też nie jest źle. Jedynym minusem tym zostaje moim zdaniem przynajmniej jest fakt, że nie dostajemy tutaj żadnej takiej mikrofigurki. Chciałbym tutaj zobaczyć na przykład, nie wiem, taką mikrofigureczkę, jaką mieliśmy na przykład w zestawie z ogrodami w Ninjago City, tam były różne kolorowe te figurki, no ale w sumie swoją drogą po co nam to, jeżeli chcemy na przykład to wyeksponować na półkę? Co by nam właśnie taka mikrofigurka dała? No w sumie chyba raczej nic, więc zestaw moim zdaniem jest kompletny, jest świetny, jeżeli lubicie jakieś małe samochodziki. No i chcecie mieć jakąś małą pamiątkę, albo po prostu lubicie Lego i lubicie samochody i jakieś tam inne rzeczy, no to po prostu pod każdym względem polecam ten zestaw, bo i za 12 zł możecie go dorwać. Naprawdę świetne elementy. Znaczy, elementy moje troszkę nie, no, nie świetne, no ale budowla naprawdę świetna i moim zdaniem jest warty uwagi i zakupu również. Tak więc ja jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Napiszcie komentarz, co wy sądzicie o tym zestawie. Moim zdaniem, tak przed chwilą powiedziałem, jest on kompletny, jest on świetny. Bardzo fajny kolor swoją drogą, taki wiecie, niebieski. No i poza tym w sumie to chyba tyle, tak więc ja wam jeszcze raz wielkie dzięki. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku, bo w sumie to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o polibagi z nowego roku. Mam tu jeszcze przynajmniej dwa właśnie obok siebie, tak więc no, recenzje oczywiście wkrótce. Dzięki, no i cześć.